Krzysiu, jaką roślinę doniczkową wybierasz idąc na imieniny czy urodziny? Oczywiście wastorczyka. Jest elegancki, pięknie kwitnie, nadaje się praktycznie na każdą okazję. No właśnie. Storczyki to chyba najczęściej wybierane kwiaty doniczkowe dawane na prezent. Ale nie są takie proste w uprawie. Dlatego, jeśli planujecie zakup nowego storczyka lub macie ich bardzo dużo w swoim domu, ten odcinek jest właśnie dla Was. Ale zanim zdradzimy Wam wszystkie sekrety storczyków, pamiętajcie, dajcie suba, tak żeby nie przegapić żadnego odcinka Zielonej Szkoły Wokas. Gotowi? Zaczynamy! Wiesz, Ewa, że jeszcze w latach 90. storczyk był uważany za dość luksusowy kwiat i rzadko go można było spotkać w naszych domach? Dokładnie. A dzisiaj chyba nie ma miejsca, gdzie byśmy go nie kupili. Kwiaciarnia, sklep ogrodniczy, a nawet markety budowlane. Nic dziwnego, Krzysiu, bo jego kwiaty przecież zachwycają. I to od wieków, Ewa. Ponoć w zamierzchłych czasach urządzano na niego polowania, a dziś możemy go upolować na każdym parapecie. Ponadto niektóre odmiany storczyka mogą przetrwać w naturalnych środowiskach nawet 100 lat. Dlatego, jeśli macie wątpliwości, czy poradzicie sobie ze swoim storczykiem, to z naszymi radami na pewno stworzycie długotrwały, kwitnący związek. Warto jeszcze podkreślić, że te rady, o których dzisiaj mówimy, dotyczyć będą najpopularniejszej odmiany storczyka, czyli Phalaenopsis. Gdy wybieramy storczyka na prezent lub na parapet, zwykle chcemy, żeby miał jak najwięcej kwiatów. Przynosimy go do domu, i co dalej? Zwykle wszystkie płatki opadają. Storczyk nie lubi przeprowadzek i ciągłych zmian. To zresztą tak samo jak my, nie lubimy być przestawiani ciągle z kąta w kąt, tak? No dokładnie. Dlatego przed kupnem storczyka powinniśmy wybrać docelowe miejsce, gdzie go postawimy. Powinno być nasłonecznione. Wybierając też storczyka, powinniśmy zwrócić uwagę, by miał jak najmniej rozwiniętych pąków oraz czy jego korzenie nie są potraktowane chorobą grzybową. Rozpakowujemy go z folii, stawiamy na parapet i idziemy po kolejnego. Zgadza się. Storczyki wciągają. Nie wiem, czy wiecie, ale 10% roślin na świecie to właśnie storczyki. O tych i o innych ciekawostkach opowie nam Sebastian Kulis. Storczyki to największa grupa roślin na całym świecie. Występują na każdym kontynencie. W Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Australii, a nawet w Europie. Czy znajdziemy je w Polsce? Oczywiście. Występują tutaj na torfowiskach, jednak nie należy ich dotykać, ponieważ wszystkie storczyki rosnące w Polsce są pod ochroną. Najbardziej popularna forma prowadzenia storczyków w domu to taka jak ta, czyli kwiat przypięty do patyka. Jednak możemy taką doniczkę na przykład podwiesić pod sufitem, a kwiatom pozwolić luźno zwisać, dzięki temu uzyskamy bardziej naturalny wygląd rośliny. Czy wiecie, że kwiaty storczyków są jadalne? Wystarczy odłamać i zjeść surowy. Smakuje jak po prostu sałata, ale to zawsze bardzo ciekawy dodatek do każdego dania. Jednak nie polecam zjadać kwiatów prosto ze sklepu. Warto poczekać 2-3 tygodnie od ich zakupu, dzięki czemu mamy pewność, że wszelkie środki ochrony roślin już uleciały. Jakie warunki, Ewa, musimy zapewnić naszym storczykom, by rozkwitały na naszych oczach? Największym wyzwaniem będzie temperatura. W dzień powinna utrzymywać się w przedziale 21-29 stopni, w nocy 20-16. Na niższe temperatury najbardziej wrażliwe są pąki kwiatowe. Pamiętajcie, storczyki lubią ciepło i słońce. Najlepiej, Ewa, czuć się będą dobrze od strony wschodniej bądź zachodniej naszego mieszkania. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie możemy ich tam postawić i musimy to zrobić od strony południowej, pamiętajcie, odsuńcie troszeczkę z naszego kwiatka od szyby, tak żeby go nie poparzyć. Najpopularniejsze storczyki w naszych domach pochodzą z tropików i są epifitami, czyli roślinami rosnącymi na drzewach. Wodę czerpią z intensywnych deszczy i mgły dzięki korzeniom powietrznym. I właśnie takie warunki stwórzmy naszym storczykom w domu. Czyli wilgotne powietrze i podłoże, ale bez zalegającej wody. Tego nie lubią chyba żadne rośliny. My wiemy, że robimy to z miłości. Ale storczyka podlewamy raz w tygodniu porą letnią i co drugi tydzień zimową porą. Ale są też takie storczyki, Ewa, które potrzebują raz więcej, raz mniej wody. Proszę doradzić, co w takim wypadku robić? Dlatego storczyka powinniśmy podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże całkowicie przeschnie. Z łatwością zobaczycie to w przezroczystej doniczce, w której zwykle rosną storczyki lub podnosząc ją do góry. Roślina będzie po prostu lekka. Storczyki podlewamy rano, odstaną letnią wodą lub deszczówką. Ja polecam zanurzyć doniczkę w misce z wodą na co najmniej 15 minut. Następnie wyciągamy go
i odsączamy z nadmiaru wody. Jak już jesteśmy przy podlewaniu, warto przyjrzeć się specyficznym korzeniom naszego storczyka. Są one zielone, gąbczaste i odpowiadają za proces fotosyntezy. Pamiętajmy, żeby najlepiej przesadzać storczyka w przezroczyste doniczki. To jeden z powodów, ale nie jest to konieczne. Aczkolwiek dzięki przezroczystej doniczce będziemy mogli kontrolować stan naszych korzeni, czy nie są zaatakowane przez chorobę grzybową, albo czy nie są przelane lub nie jest im za sucho. Czyli co, Ewa? Naszego storczyka możemy przesadzić do plastikowej, przezroczystej doniczki i później włożyć do normalnej osłonki? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek ja bym chciała poruszyć kwestię podłoża, które powinno być porowate i przepuszczalne. To, które przygotowaliśmy, składa się z kory kompostowanej, mielonej, perlitu, keramzytu i chipsów kokosowych. Dzięki takiemu składowi świetnie nadają się do odmian epifitycznych i tych naziemnych. To co? Przesadzamy? Przesadzamy. Storczyki przesadzamy, gdy roślina przekwitnie, niezależnie od pory roku. Zabieg ten wykonujemy co 2-3 lata lub gdy przelejemy roślinę, czy zauważymy szkodniki w podłożu. Wyciągamy roślinę z doniczki, otrząsamy z podłoża i jeśli widzimy zgniłe korzenie, wycinamy je. Następnie przesadzamy storczyka do nowej doniczki, obsypując wokół podłożem, ale nigdy nie ugniatając. Bardzo często zadajecie nam pytania: mój storczyk nie kwitnie. Co, Krzysiu, możemy zrobić? Po pierwsze, Ewa, musimy sprawdzić, czy spełniliśmy wszystkie warunki, o których mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. Po drugie, być może nasz pacjent ma jakieś szkodniki, trzeba go zbadać. Po trzecie, może wystarczy zwykły nawóz poprawiający kwitnienie. Jeśli minęło już kilka miesięcy od ostatniego kwitnienia, a nasz storczyk nie wypuścił nowego pąku, możemy go do tego zachęcić. Jak? Rozmawiamy z nim? Oczywiście! Powinniśmy taką roślinę zahartować. Co to znaczy? Przez miesiąc zwiększamy różnicę temperatur, tak żeby nocą wynosiła ona 15 stopni. Jeśli mamy lato, możemy takiego storczyka wystawić na balkon. Czyli co? Terapia szokowa jednak. Najwyraźniej one to lubią. Po tym czasie wracamy do normalnych warunków i wyczekujemy nowych pąków. Ewa, dla mnie zawsze największą zagadką jest to, kiedy przycinamy naszego storczyka. Każdy ma jakieś inne rady. Pewnie dlatego, że storczyki nie mają jednej pory kwitnienia. Naturalną porą kwitnienia jest czas od późnej jesieni do wiosny, ale mamy też takie odmiany, które kwitną tylko latem albo jesienią. Nie ułatwiasz, Ewa, nie ułatwiasz. Najprościej. Storczyka przycinamy dopiero wtedy, gdy całkowicie przekwitnie. Ale nie od razu. Musimy poczekać, aż pędy całkowicie uschną. Powinniśmy użyć do tego zdezynfekowanego narzędzia, ponieważ storczyki są bardzo wrażliwe na choroby grzybowe. Pamiętajmy, żeby nie obcinać liści. Poczekajmy, aż same odpadną. Dokładnie takie informacje potrzebowałem. Krzysztof, a ty masz swojego ulubionego storczyka? Oczywiście, Ewa. Ja bardzo lubię miniaturki. Mają urocze, drobne kwiatki i można je hodować w szklanych pojemnikach. Wyglądają efektownie. Ja z kolei jestem fanką cymbidium, które charakteryzują się dużymi, rozłożystymi kwiatami i grubymi łodygami. Przez to możemy je spotkać również w formie ciętej. Ciekawym okazem jest też również storczyk z rodziny Dendrobium. Obficie oblepiony kwiatami i co ciekawe, zimą przechodzi w stan uśpienia. Jak widzicie, odmian storczyka jest bardzo dużo, dlatego każdy z nas znajdzie tego wymarzonego, jednego dla siebie. Chyba nikogo nie dziwi popularność storczyka. Pięknie zdobią nasze mieszkania. Dlatego warto o nie prawidłowo zadbać, by wykorzystać ich pełnię możliwości. Jak to zrobić? Czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, przynieś do domu zdrowy, jeszcze nie rozkwitnięty w pełni okaz. Od razu postaw go też w docelowym miejscu. Storczyki nie lubią przestawiania. Po drugie, zapewnij mu odpowiednie warunki, dość wysoką temperaturę, dużo słońca i wilgoci, jednak bez stojącej wody w doniczce. Po trzecie, storczyki sadzimy tylko w dedykowanej do nich ziemi, najlepiej w przezroczystej doniczce. Korzenie będą miały dostęp do światła, aby lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się w ziemi. No i po czwarte, kwitnienie możecie pobudzić dzięki właściwemu nawożeniu lub obniżeniu temperatury. Jeśli zapewnicie mu odpowiednie warunki, na pewno pięknie Wam zakwitnie. Mamy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku odkryliśmy przed Wami kilka tajemnic storczyków, a hodowla tychże pięknych kwiatów nie będzie Wam już spędzać snu z powiek. Jeśli macie jakieś inne sposoby, o których my nie wspomnieliśmy w dzisiejszym odcinku, na dogadanie się ze storczykami, bardzo je chętnie poznamy.
Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcjach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zielonej Szkoły w Okaz.